Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich szanownych Państwa. W pierwszych słowach chciałbym bardzo gorąco podziękować za to, że w tej nowej formule, w której przebudowujemy Radę do spraw COVID-19, zgodziliście się Państwo wziąć udział. Formuła jest rzeczywiście szersza. I w kilku słowach chciałbym zarysować główne nasze zadania, główne cele, które stawiam przed Radą do spraw COVID-19. Otóż piąta fala prawdopodobnie się właśnie przełamuje. Słyszeliśmy o tych falach już bardzo wiele informacji wcześniej. Wiemy, że być może wirus, jego mutacja Omikron ma inny charakter niż poprzedniej. Być może idziemy w kierunku nie tylko zmniejszenia zjadliwości tego wirusa, śmiertelności, ale też jakiegoś nowego otwarcia. Ale konsekwencje COVID-19, konsekwencje tej epidemii nie tylko zostaną z nami na rok 2022, ale jestem przekonany, że konsekwencje zostaną na dłużej. I te konsekwencje mają charakter w dużym stopniu związany z medycyną, ze służbą zdrowia, ale przecież dalece nie tylko. One mają ogromny wpływ na edukację, na funkcjonowanie gospodarki, na sprawy społeczne, na psychikę dzieci, młodzieży, wszystkich, dorosłych. To są tematy, które już dzisiaj to widzimy, że będą miały charakter priorytetowy i nimi będziemy w ogromnym stopniu po prostu żyć. I stąd też poszerzenie, że tak powiem, kompetencyjne całej Rady do spraw COVID na sugestie pana przewodniczącego profesora Horbana, pana ministra Adama Niedzielskiego, pana ministra Waldemara Kraski. Zaprosiliśmy państwa w takim, a nie innym składzie, ponieważ wiemy, że sytuacja dzisiaj jest rzeczywiście wyjątkowa. Wyjątkowa, ponieważ jesteśmy poddawani różnego rodzaju presjom społecznym, publicznym, tych, którzy z jednej lub z drugiej strony mają taki, a nie inny pogląd na to, czy należy akurat właśnie luzować różnego rodzaju rygory i obostrzenia, czy należy postępować może inaczej. I tutaj rzeczywiście w pewnym konflikcie stoją ze sobą z jednej strony racje medyczne, racje służby zdrowia, które mają wspólny mianownik pod nazwą prawda, bo jest jakaś prawda medyczna. I po drugiej stronie z kolei oczekiwania, które powiedzmy mają wspólny mianownik o charakterze czy pod nazwą wolność. Ludzie uważają, że mogą po prostu robić to, co uważają za właściwe, choć przecież wiemy doskonale, że w życiu społecznym są różne ograniczenia. I dlatego pojednanie tych dwóch wartości ze sobą przyświecało nam przez te dwa lata niemalże w każdym dniu podejmowania decyzji o różnego rodzaju obostrzeniach, rygorach, bądź ich uwalnianiu. I także i dzisiaj chciałbym na to zwrócić uwagę, bo jesteśmy w trakcie piątej fali. Czy ona będzie miała przedłużony przebieg, czy bardziej gwałtowny? My tego przecież dzisiaj jeszcze nie wiemy, a już jesteśmy bardzo mocno naciskani przez różne ośrodki mądrości, tak to nazwijmy, czasami w cudzysłowie, czasami bez cudzysłowia, aby tę rzeczywistość zdecydowanie dzisiaj zmieniać. I szanowni państwo, dwa lata walki z wirusem nauczyły nas, że nie ma i nie będzie żadnych prostych rozwiązań, że musimy jednocześnie adresować, jednocześnie zajmować się właśnie tymi tematami dotyczącymi służby zdrowia. I mówiąc o służbie zdrowia, chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na to, co ucierpiało także, a więc wszystkie inne rodzaje zabiegów, sposoby czy po prostu leczenie innych chorób, które w czasie COVID-19 niestety zeszło na drugi plan. Chcemy w jak najszybszy sposób, aby
jednocześnie nie zapominając o wyzwaniach COVID-19, zaadresować wszystkie inne choroby zgodnie z naszymi dotychczasowymi planami uwzględniającymi zarówno walkę z chorobami serca, z chorobami onkologicznymi, cukrzycą, to te główne schorzenia oczywiście, które trapią polskie społeczeństwo, a także ze wszystkimi innymi. Wiemy także, że COVID odcisnął swoje ogromne piętno na kondycji psychicznej, dzieci, młodzieży. Te lockdowny, ta praca online w systemie edukacji na pewno bardzo negatywnie odłożyła się na naszych dzieciach, młodzieży, na osobach uczących się. I chciałbym, żebyśmy pewien kwantum czasu poświęcili właśnie na to, aby w najbliższych paru miesiącach, czyli tym drugim semestrze tego roku szkolnego, ale także i na kolejne lata ułożyć odpowiednio cały system. I wiadomo, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Wiemy, że dzisiaj bardzo łatwo jest podjąć pewne decyzje, których za chwilę możemy żałować. Koronawirus może zniknąć z mediów wkrótce, za parę miesięcy, za jakiś czas. Wiemy, jak gwałtownie zmieniają się te nastroje, ale koronawirus nie zniknie z naszych wyzwań i z dnia codziennego. W związku z tym nie może zniknąć z horyzontalnej strategii państwa polskiego. I ta państwa rola doradcza w tym właśnie procesie jest dla mnie ogromna. I wiemy również wreszcie, że żyjemy w bardzo zglobalizowanym świecie. W końcu wirus przybył do nas z Chin. Dzisiaj Chiny i Daleki Wschód, patrząc na ich działania, radzą sobie lepiej z wirusem, również między innymi dlatego, że mają zupełnie inne podejście od strony społecznej, od strony gospodarczej. Wierzę, szanowni państwo, że ta Rada do spraw COVID-19 będzie miała fundamentalne znaczenie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania służby zdrowia z jednej strony, ale także w tematach społecznych, w tematach gospodarczych, związanych z edukacją, szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa państwa polskiego i oczywiście dla wszystkich naszych obywateli. A więc ze swojej strony raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do członkostwa w Radzie, a tym z państwa, którzy kontynuują swoją misję, czyli członkom poprzedniczki Rady do spraw COVID-19, czyli Rady Medycznej, bardzo serdecznie dziękuję za tamten państwa wkład przez poprzednie miesiące i kwartały i za zgodę na uczestnictwo w Radzie do spraw COVID-19. Dziękuję.